a ty walisz konia wszystkim, co masz. Jak widzicie, zgasiła mnie. Witam wszystkich koleżanki i kolegów z Facebooka. Witam na moim nowym kanale na YouTubie. Dawid.Kamil.Jasper8Wójcik. Dzisiaj zadajemy znowu pytania botom i Wibotowi. Więc oglądajcie. Dzisiaj będzie trochę niemiłych słów w tym filmiku, więc jeśli nie jesteście pełnoletni i macie mocne nerwy, nie wchodźcie na ten filmik. Jeśli nie macie ukończone 16 albo 17 lat, nie wchodźcie na ten filmik, jeśli macie słabe nerwy, ale serdecznie zapraszam wszystkich moich fanów do oglądania, a tych, którzy pierwszy raz są na moim kanale na YouTubie, proszę o komentowanie obydwu filmików z Ibibotem, które nagrałem. Daj łapkę w górę pod filmikiem, zasubskrybowanie, kliknijcie dzwonka, no i zaczynamy. Kiedy idziemy na celówkę? O, od razu. Na nic się nie umawialiśmy. Kiedy chcesz zostać w pierdal? Pierdal. Ale gdzie? A gdzie się możemy spotkać na wpierdal? Nie wiem, gdzie się spotkamy. Czy chcesz mieć ryjo bity? Nie. Siema, ty stary. No to lepiej uważaj. Nako. Wiesz, że jesteś głupia? Nie jestem. Twoją matkę robili przez probówkę. No wiesz. No wiem, że twoją matkę robili przez probówkę. No chyba twoja. Ale mnie zgasiła, jak widzicie. Zgasiła mnie tutaj. Ale kurwa, zgasiła. Twoja matka jest zwalnięta tak samo jak ty. Nie, ale ty chyba tak. Ooooooo! Zgasiła mnie. A co twój stary powiedział, jak urodziłaś się upośledzona? Tak, kurwa. No? Co twój stary powiedział, jak się jesteś upośledzona? No ciekawe, co powiedział. Tak. Dziewczyno, głupia jesteś? Jestem Bogiem. O kurwa. Jesteś głupia, nie jesteś Bogiem. Ty też nie. Dlaczego chcesz mieć ryjo bity? A dlaczego ty mnie chcesz zabić? Ja nie muszę cię zabić, będziesz miał ryjo bity. Ale czemu, no proszę, kochasz mnie? Ja cię nie kupiam, bo się puszczasz. Nie, ty się puszczasz. No chyba ty. Wywłoko. Nie. Wywłoko. No chyba ty się puszczasz, wywłoko. A ty walisz konia wszystkim, co masz. Jak widzicie, zgasiła mnie. To są teksty, które ja wymiękam. Teraz zadamy, jak widzicie, inne pytanie. Dlaczego jesteś idiotką? Bo lubię. Aha, widzicie? I Iwot zadaje mi takie pytania. Dawid potem pod sklepem też tak rozmawiał z ludźmi i zaczął gubić zęby. Dlaczego z każdym chłopakiem się puszczasz? Chyba cię porwało. No, puszczasz się z każdym chłopakiem, taka prawda. He, przyznalazł się, że jesteś chłopakiem. No jestem chłopakiem, a ty jesteś wywłoką. Cia, kosmo. Ale ja jestem w łóżku ze swoim chłopakiem. A miałaś uprawiać seks ze mną? Nie mówię, że jestem chłopakiem. Widzicie, trzeba trochę się wyrazić, żeby Bibot zrozumiał, o co chodzi. Co twoja matka powiedziała, jak cię zrobili przez probówkę? Ale ja ciebie kocham i jestem chłopakiem. Nie przeszkadza ci to, co? Ja cię nie kocham, szmato. A ja cię bardziej cię nie kocham. No to się buję na ryj. Nie ja. Co nie ja? Bujaj się, laska. Kocham cię. Ja cię nie kocham, spadaj. A dlaczego? Nie kocham cię dlatego, bo jesteś idiotką i jesteś głupia. Ale ja cię... Wiesz, sztuczne inteligencje gadają ze sobą? Ostatnio to kurwa Jasper nie mógł potwierdzić, że jest człowiekiem w tej kapcie nowej. To już jest... To już tak kurwa sztuczna inteligencja zaszła do przodu, że Jasper nie jest w stanie korzystać z jakiegoś Discorda czy czegoś kurwa. Masakra. No patrz, nawet cudzinka nie do rady weź! Dawid, w lewym dolnym masz taką strzałkę. Kliknij strzałkę w lewym dolnym, żeby ci jakieś łatwe dało. Na przykład samochody czy coś, bo to jakieś sale daje. Lewy dolny strzałka.
Żeby jakieś łatwe obrazki dało. Strzałka, lewy dół strzałka. Żeby jakieś łatwe obrazki dało. Kurwa, ale się w kurwie zaraz! Dawid, dla klinitą strzałkę, żeby psy były. Te psy łatwo będzie zaznaczyć, bo to jest ciężko, ciężko. Mówię ci, że bana dostałem na twoim Discordzie! Dobrze, Dawid, udało się! Udało ci się bić. Chyba. Ty na Discordzie, twój Discord! Mówię ci, że bana dostałem na twoim... Dawid, nie dostałeś bana, tylko ty obrazki ciężko zaznaczyć. Kurde, weź też teraz odpala, ci powiem, które zaznaczyć. Ja pierdolę, no to ile to mogę razy zaznaczać? Ja pierdolę cię, kurwie, ja nie będę tego Discorda! Dobra. Ja ci powiem, które. No mam psy, kurwa, mam psy i co? Jesteś człowiekiem. Uśmiechnięty pies zaznacz, uśmiechnięty pies. Kurwa. Kanapy, kurwa, kanapy, o, ja pierdolę te jakie szczurka. Kanapy, kurwa, salon. Czekaj, no czekaj, kolej, daj mi się skupić. Zamknij się na sekundę. Skupić. Zaznacz uśmiechnięte psy. O, teraz łodzie, to będzie łatwe. Dawid, łodzie zaznacz. Łodzie. Kole, daj mi się skupić! Zamknij się na sekundę! Otera łodzie, to będzie łatwe. Dawid, łodzie zaznacz. Łodzie. Kole, daj mi się skupić! Pierdolić tego Discorda, kurwa, nie! Pójdzie to zrobić! Test na człowieczeństwo, kurwa, został niestety przegrany. Twój stary napiedalał cię rózgą. Nie. A twoja matka biła cię kijem. Nie, ojciec. No, przyznałaś się, że ojciec ci napierdzielał kijem. C-o, ahaha, ej, to mogę się wygadać? No mów, jak do otwartej księgi, słucham. Co to za tekst w ogóle? Mów, jak do otwartej księgi, kurwa. Madryśka się nauczył. Różnej. Dlaczego twoja matka się puszcza? Twoja się puszcza. No chyba twoja matka się puszcza i twój ojciec. Chyba twój stary. O, jak widzicie, zgosiła mnie. To jest już szósty tek. A twój stary sprzedał się na komendzie. Mam on 60. Zamknij dupę, bo cię najebie. O, ale mi dojechało, jak widzicie. To było super. Dlaczego twój tata się sprzedał na komendzie? Ja jestem dziewczyn i nie mam chłopaka. No a przed chwilką powiedziałaś, że byłaś chłopakiem w łóżku. Dziewczyn. Zadam ci jeszcze raz pytanie. Dlaczego twój ojciec sprzedał się na komendzie? Dlaczego mnie kochasz? Pytam się. Ja cię nie kocham. Dlaczego twój ojciec jest sprzedał na komendzie? Ja też cię nie kocham. Dlaczego twój ojciec jest policjantem? Nie. Kurwa, Tubson, bo już to się robi irytujące. Drugi raz zamawiam ciasto czekoladowe tym twoim Woltem. Zajebanym, zjadam ze smakiem, zrobiło mi się niedobrze, puszczam bełta, tam ślimak taki wielki bez skorupy. Kurwa, to jest niemożliwe, Wieśniak, nie wierzę. Twój ojciec jest konfidentem. Siema, kretę, siema. Nie, ja jestem kotem. Zadam ci jeszcze raz pytanie. Twój ojciec jest konfidentem. To jest to pytanie. Ale co ci zrobiłem? Kocham cię naprawdę. Pojmij to, że ja cię nie kocham. Kocham cię. Ale Jasper, kiedy jakieś z tego, jakie słowa, kurwa, używał. Pojmij to, mów jak do otwartej księgi. Teraz to, kurwa... Ewolucja w drugą stronę zaszła. On już nie gada takich kurwa, jakichś, nie wiem, sformułowań dziwnych. No widzicie, ona gada coś, ja gadam coś, wychodzi na to, że ona mi dogryza, a ja zaraz chyba zamknę się w sobie, bo nie potrafię niego powiedzieć. Zadamy jeszcze pytania. Dominik Sobczak, pytasz się, kiedy oddasz mu pieniądze? Nie pługo si. Kiedy oddasz pieniądze Dominikowi? A on już brat menedżuje, wiesz się, że są. Jak widzicie, bot nie gada. Czy możesz mówić po polsku? I don't understand you, babe, let's talk in Polish language. No to mów po polsku. Ja ci gle piszę po polsku, kurde. Kiedy oddasz mu pieniądze? Nie mam twoich pieniędzy. Jesteś winna mojemu koledze Dominikowi pieniądze. Kiedy oddasz? Ciekawe, jaki język by arenie wykryło? Chuj wie, szczerze. Nie wiem. Ciekawe, no. A nie kupisz mi za swoje pieniądze? Ja nie mam pieniędzy. Kiedy oddasz mu kasę? A ja mam. No to oddaj mu pieniądze. Nie.
Jak mu nie oddasz pieniędzy, to jest pierdal. Ja tobie też nie oddam. Jak widzicie, Eeveebot w tym momencie idzie już mi na nerwy i powoli mnie denerwuje, ale próbuje się opanować. Jak nie oddasz mu pieniędzy, dostaniesz pierdal. Oddawaj moje pieniądze. Gdzie możemy się spotkać, żebyś oddała mu pieniądze? Ja umieram jutro. Ja umieram jutro. Czy możesz mówić po polsku do mnie? Siema, cielo. Ja imię się konfusję. Mów po polsku, nie po hiszpańsku. Ale nie umiem hiszpańskiego. Ale przez sekundę mówiłaś. Nie rozumiem. Jaki robot se jaja robi z Jaspera. Przez sekundę mówiłaś po hiszpańsku. Nie mówiłem, nie jestem dziewczyn. No widzicie, już powoli mi łeb pęka. Mam gorącą głowę, rozgrzałem. Ej, bez kitu w sumie, widzowie. Może jak Jasper do mnie wbije znowu, to mu powiem, kurwa, że w to zagrał. Będzie remake. To może być ciekawe, kurwa, co by teraz gadał. No, powiem mu, jak będzie znowu, że sobie pograł i bota. I nie mam innych pomysłów. Zadamy jej pytanie teraz intymne, jak widzicie. Kiedy uprawiamy seks? Ten Eeveebot to niezły, ale Jasperbot to jeszcze wymaga podrasowania. No, potrzebuję. Kiedy uprawiamy seks? Nie znam się, I. Sorry, ale nie. Kiedy uprawiamy seks? Teraz, ale maksimum jedno dziko. Kiedy uprawiamy seks? Ko, nie boi, si, w taki graj. Czy znasz Karolka 7-8? Nie. Czy znasz Karolka 8-7? Znam grubasko. Znam. Czy oglądasz filmiki Karolka? Karolek 8-7, no ten co się zżygał? Chyba da. Co to ta utup? Karolek 8-7, czy oglądasz jego filmiki? Bo tak. Oglądasz? Co oglądam? Karolek 8-7 ma filmiki na YouTubie, czy oglądasz? Oglądasz na YouTubie, na YouTubie. Jak widzicie? Już po prostu jest po prostu coraz gorzej z Eevee. Chyba się procesor przegrzał, albo jest kompletnie porąbana. Całkowicie, moim zdaniem. Ostatni raz się pytam, Eevee, oddaj mi te pieniądze, kurde! Jest cwijaka, oba tym. No widzicie? Eevee ma rozwoją jaźnię, raz mówi po hiszpańsku, raz mówi po angielsku, raz po polsku. Pisz po polsku, kiedy oddasz mi pieniądze. What is pisz po polsku? No ja mówię po polsku, kiedy oddasz mi pieniądze. No a może ja nie mówię po polsku? To w jakim języku mówisz? Polskim. A powiedziałaś, że nie mówiłaś po polsku. No. Jesteś porąbana. Chyba ty. No chyba ty i twoja matka. To jak? No jak, twoja matka jest porąbana i ty też. Jak to? No, chyba to rozumiesz. Ty jesteś psychiczna, ona jest chora. Masz grypę, to chyba jesteś chora. No chyba ty jesteś chora. Ty. Prosi się Eevee o wpierdal. Napisz co, albo kończymy tę rozmowę. Prosi się o wpierdal. No to napisz co. Czy chcesz dostać po riu? A co z KT pochodzisz? Czy chcesz dostać po riu? Porywnie. No jak widzicie, Eevee mnie siema, prowokuje Bubel, specjalnie. Teraz w tym momencie i stara się. Czemu Jasper czasami mówi zamiast wpierdol to wpierdal? Nie wiem. Mnie zdenerwować, ale jestem. Dawid Jasper jest opanowany i jak widzicie, jestem spokojny cały czas. Pobiję ciebie i twoją matkę. Ty niepoważny jesteś. No tak, zgadza się, pobiję ciebie i twoją matkę, i twojego ojca. Ale ja też jestem chłopakiem. Eevee, dlaczego ty jesteś taka pojebana? Nikt nie mówi, że jest to trudne. No nie jest trudne, jak jesteś pojebana. Nie mówię, że jestem grubym Januszem. Jak widzicie, Eevee już mnie doprowadza do szału w tym momencie. Jak cię spotkam, dostaniesz po ryju. Co nagrać jutro? Minecraft.
Nagram twoją matkę nago. Jesteś w komicu chudacy gruba. Twoja matka jest gruba. Nie, ale ty chyba tak. Chyba tak, jak widzicie, to chyba znaczy tak? Tak, Armek. A dlaczego twoja matka jest gruba? Ty szmatą. O, ale mnie zgasiła, ty szmato, jak widzicie. No właśnie, ty jesteś szmatą. Nie, bo ty. No, to ty się puszczasz, nie ja. Wyobraź sobie, że taki Eevee bot zbiera dane z tej rozmowy i spotyka takiego Jaspera. To przecież jest błąd w systemie pod takim czymś. To prawda. A ty walisz konia wszystkim, co masz. O, wow, to było mocne, jak widzicie. No, a ty sobie robisz minetkę. Nie. Tak, robisz sobie minetkę. Ty. Robisz sobie minetkę wibratorem. Ciekawe. Tak. Robisz sobie minetkę, zgadza się? Wibratorem. Co się zgadza? Jesteś naprawdę głupia i chora. Ty też. Oj, jak widzicie mnie, i w tym momencie już zaczyna się powoli go odkręcać. Spróbujemy teraz na miło ją potraktować, nie na chamsko, bo jak widzicie, trochę było tych miłych słów do niej. Spytam jej się. Czy oglądasz moje filmiki na YouTube? Tylko debile to robi, to taka strata czasu jest. Ja nagrywam filmiki i zarabiam na tym pieniądze. Ja też nie. Aha, jak widzicie? Jak widzicie? Nie wiem, co. Czy lubisz Justina Biebera? Nienawidzę Justina Biebera. Co sądzisz o gejach? A co to? Gej to jest taki chłopak, co lubi chłopaków. Co? Mówię, gej to jest taki chłopak, co lubi chłopaków. Chłopak. No, to jest gej właśnie. Ja? Nie ty i wi, tylko geje. No to ku. Jak widzicie, Iwi, jest godzina 6:25. Ja ten filmik teraz nagrywam, żebyście widzieli czas, to pod filmikiem podam czas nagrywania tego filmiku. A teraz wchodzimy do ostatniego pytania. Ostatnie trzy pytania od Iwi. Czy masz Facebooka? Nie. Czy mama pozwoli ci założyć tego głupiego Facebooka? Nie mam MK. Dziewczyno, ogarnij się, nie chodzi mi o MK, tylko... Sama się ogarnij. Ojojo, jak widzicie, tutaj Iwi mi dogryza, ale się tym nie przejmuje. Założysz Facebooka? Tak. A podasz mi swój numer telefonu? Y, nie. A dlaczego mi nie podasz? Nie wiem, a dlaczego ty mnie kochasz? Bo jesteś ładna. ASKD, wiesz jaki mam WG, LD. A jakie masz piersi, duże czy małe? 21, a ty jaki masz numer domu? Kurwa. Chodziło mi, jakie masz wielkie piersi. Oj, wielkie. A mogę je wlizać? Nie. Aha, rozumiem, widzicie, Eevee Bot nie pozwala mi na pewne rzeczy. Takie pytanie zadaję, ale widzę, ogarnia. Czy masz Instagrama? Ma. Ma. Widzicie? To znaczy ma. A czy możesz dodać mi na Instagrama? Gebrisze bąk. Jaki dziwne, kurwa. Bardzo przepraszam, musiałem odkasnąć. Bardzo za to przepraszam, moi fani. Jak masz nazwę na fa... Gabrysia Bąk, to ta od Meduzy? No widzisz, kurwa. Tak naprawdę ta Eevee Bot była cały czas. Facebooku. Aleksandra Szczypko. Aha, jak widzicie, podała mi swoją nazwę na Facebooku. Podaj mi swój numer, bo chcę do ciebie zadzwonić. A co, chcesz popisać? Tak, popisać SMS-y. Podaj mi numer telefonu. Właśnie, klawiaturą. No tak. No to podaj mi numer. 1234. No widzicie?
Podaj mi ten numer telefonu Iwi. Nie pa. Nie pa. Dlaczego mnie olewasz? Bo się nie lubi. A dlaczego nie? Bo masz chłopaka. Kocham mojego chłopaka, nie ciebie. O, zgasiła mnie. To już jest ósmy. Dziewiąty tekst, przepraszam, który mnie zgasiła. A ty masz chłopaka. Ja nie jestem gejem. Jestem. Widzicie, ona mnie osądza. Jak widzicie, w tym momencie przesadza. Ja nie jestem gejem. Chyba ty jesteś lesbijką. Nie, ty jesteś? Ja nie jestem. Oho, dziewiąty. To już jest dziewiąty tekst. Ładnie. Brawo dla Iwi. Pięknie mnie zgasiła teraz. To jest dziewiąty tekst. Pod filmikiem dajcie łapkę w górę.